Od Sumerów przez Greków po Indian zawsze tym ludom towarzyszyły uzdrawiające rośliny. Tam książki w ogóle za mną są, które mimo że jest książka przykładowo naukowa, przewija się jakaś historia związana z tym, że ziołolecznictwo wyleczyło mnie z raka, z chorób mózgu i tak dalej. Oczywiście jest to legenda miejska, ale w jakiejś legendzie zawsze jest nuta prawdy. Dlatego dzisiaj będę bardziej opowiadać o podejściu naukowym, ale pamiętajcie, że ziołolecznictwo towarzyszy nam od tysięcy lat i nie może być ten temat zapomniany. Jak mawiał Hipokrates w 460 roku przed naszą erą, lekarz leczy, natura uzdrawia. I to sobie dobrze zakodujcie, bo w dzisiejszym świecie zdaje mi się, że wiele osób zapomniało, skąd pochodzi w ogóle roślina, bo wszyscy myślą, że no z marketu, no bo tam idę, no to jest. A tak naprawdę zwróćcie uwagę, że rośliny, jakby nie rośliny przede wszystkim, to w ogóle by nie istniał świat. 400 milionów lat temu rośliny z fitoplanktonu wyszły na Ziemię, tak kolokwialnie mówiąc. Ten temat też jest kontrowersyjny, tam jest gdzieś 100 milionów lat przestrzału, gdzie do końca naukowcy nie wiedzą, jak to ugryźć, ale mało istotne. Żyjemy tu i teraz ze względu na to, że jest coś takiego jak fotosynteza rośliny, nie tylko drzewa, ale wszystkie rośliny, czy to porzeczka, agrest, wiśnia, winogrono, wszystko pochłania dwutlenek węgla, oddaje nam tlen. I teraz wszystkie rośliny dają nam węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, minerały i po części wodę, ale tutaj skoncentrujemy się przede wszystkim na wszystkich witaminach, bo jakby nie witaminy, no to zwróćcie uwagę, żebyśmy byli w czarnej dupie, bo byśmy po prostu nie istnieli. Witaminy to procesy energetyczne, synteza naszego kwasu nukleinowego, najróżniejszej koenzymy, funkcjonowanie w ogóle układu krążenia, jakby nie przykładowo pompa sodowo-potasowa, czyli potas i sód, to w ogóle by nie mogło dojść do reakcji uwalniania i gospodarowania energii, tak to nazwę. Więc tutaj pamiętajcie, że witaminy i minerały to jest klucz, jeżeli chodzi o istnienie. My jakby nie rośliny, to byśmy nie istnieli. Nie byłoby nas na tym świecie. Czy to Indianie używali roślin do celów leczniczych, jeżyna już była bardzo dawno znana, mięta, sumak, kobylak, krwawnik, no tego jest mnóstwo. Oni używali tego do celów leczniczych i uzdrawiania ciała, bo nasze ciało ma zdolność regeneracji. Jakbyśmy przeanalizowali na poziomie molekularnym, to ciało jest zdolne przykładowo rozciętą ranę zagoić i wyleczyć. Tylko mu nie przeszkadzajmy. Jeszcze raz odniosę się do słów Hipokratesa, lekarz leczy, natura uzdrawia. I co ciekawe, od 20 lat dopiero nauka zrobiła ukłon w stronę ziół i związków, które się tam znajdują. Zobaczmy, że w tymianku mamy tymol. Tymol ma mega bogatą literaturę związaną z wsparciem naszego całego ciała. Już nie będę się zagłębiać, ale wpiszcie sobie na PubMedzie przykładowo tymol. W mięcie mamy mentol, w cynamonie aldehyd cynamonowy, w pieprze piperynie, w pieprzu kajen kapsaicyna, no tu mamy zinefryna w imbirze, to są tak znane i w końcu do mainstreamu przebijające się substancje, że nawet rynki, producenci farmaceutyczni zaczynają używać tych substancji w swoich farmaceutykach do leczenia. Tym, że jeszcze raz podkreślam, lekarz leczy, natura uzdrawia. Nie przeszkadzajmy naszemu ciału poprzez przesadny stres. Niestety, tak jak tutaj zaraz też przejdę do stresu oksydacyjnego. Stresem oksydacyjnym, który uszkadza nasze tkanki, jest nie tylko śmieciowe żarcie, ale również stres ogólnoustrojowy, emocjonalny, psychiczny i tuż tu też jest nad tym zapanować. Było kilka odcinków, nie będę tutaj o tym wspominać, ale pamiętajcie na boku, że wszystkie zioła, warzywa, owoce pomagają ten stres oksydacyjny minimalizować. I tutaj wspólnym mianownikiem, co mnie bardzo cieszy, wszystkich systemów żywieniowych są warzywa. Czy to keto, czy paleo, czy weganizm, tutaj wszędzie do głosu dochodzą warzywa. I tutaj zwróćcie uwagę, że też polifenole w końcu zostały odkryte przez świat nauki. Też coraz częściej żywieniowcy mówią o najróżniejszych polifenolach, kwasach fenolowych, nieflawonach, flawonach. Jest blisko 8000 związków na chwilę
obecną odkrytych, a to dopiero jest wierzchołek góry lodowej. Dlatego pamiętajmy o tym i używajmy jak najwięcej, czy to białych warzyw, pomarańczowych, czerwonych, fioletowych, zielonych. Tam mamy alicynę, która pomaga optymalizować nam ciśnienie krwi, wspiera cały układ sercowo-naczyniowy. Pomarańczowych mamy alfa i beta karoteny, wspierające m.in. kościec, wspierających florę jelitową, likopen świetnie działa na skórę, antyocjany, resweratrol, wspiera też również układ sercowo-naczyniowy, luteina, zaksantyna wspiera nasz mózg. Czyli cykoria, kapusta biała, kalafior. Wszystko co jest białe ma prawdopodobnie alicynę i kwercytynę. Wszystko co jest pomarańczowe ma alfa, beta, karoten i hesperydynę przykładowo, dynia, pasternak, rokietnik, nektarynka czy melon. Najróżniejsze jaskrawy czerwone. Wiśnia, czereśnia, arbuz, jabłko, papryka, potem mamy fioletowe, antyocjany, resweratrol, morwa, jeżyna, borówka, wsparcie układu odpornościowego. No tutaj jest mnóstwo tego, no i luteina, zaksantyna w praktycznie wszystkich zielonych produktach, liść, buraka, bazylia, szpinak. Nie będę Wam tu trzaskać badaniami, wszystkie badania są w artykułach, do każdego jest napisany artykuł, jest bodajże 30 najróżniejszych owoców, ziół opisanych i do każdego jest bogata literatura. Możecie sobie na blogu Motywator Dietetyczny wszystko przeanalizować. A tutaj tylko taki zarys, zobaczcie, głupia, nie głupia, kochana papaja, spowalnia procesy starzenia się, bo też pomaga w produkcji telomerazy, czyli enzymu długowieczności, tego dokładnie, co wytwarza się podczas głodówki. Działa ochronnie na serce, czyli moc polifenoli zmniejsza ryzyko odkładania blaszek miażdżycowych i w ogóle poprawia cały lipidogram. Tutaj jeżeli chodzi o kolejny produkt, to jest granat, zmniejsza ryzyko najróżniejszych nowotworów, wspiera nasze serce, działa bakteriobójczo, antygrzybicznie, tak samo jak wiśnie, zmniejsza stany zapalne poprzez wpływ polifenoli. Tych polifenoli, podkreślam, jest ponad 8000. Tutaj liczy, o, z liczy też jest ciekawe, pospolity enterol, który działa bakteriobójczo, antygrzybicznie na poziomie naszego układu pokarmowego. Jeżeli dostaniemy rozwolnienie, to pierwsze co warto się uzbroić w enterol. On te wszystkie patogenne wirusy, bakterie czy toksyny niweluje, a oprócz tego sam miąższ, bo tutaj nie mówimy o jedzeniu skórek, ale ze skórki jest robiony enterol, z Saccharomyces boulardii dokładnie. Litchi pomaga w minimalizowaniu stresu oksydacyjnego, chroni nasz kolagen, przez co też zmarszczki się nie pojawiają albo pojawiają się dopiero później. No i nasza pospolita pigwa pomaga hamować rozrost Helicobacter pylori, zneutralizuje refluks, wspiera nasze jelita, więc też widać, że to jest super sprawa. Barwniki roślinne, antyocjany, betainy, chlorofil, flawony, flawany, to wszystko właśnie występuje w roślinach, w ziołach, jakbyście przeanalizowali. I tutaj mamy kolejny argument, żeby jeść jak najwięcej ziół, warzyw, owoców. Zwykła cebula tam zawarta jest kwercytyna, która wspiera nasze jelita. Bardzo solidna literatura za tym stoi. W gryce mamy rutynę, która między innymi zmniejsza ciśnienie krwi, usprawnia ten przepływ, przez co też może zmniejszyć ryzyko ewentualnych chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście jest to wierzchołek góry lodowej, ale mam nadzieję, że wzbudził Was inspirację i zaczniecie drążyć ten temat dogłębnie i poznacie prawdziwą moc uzdrawiającą roślin. Kto chce więcej wiedzy, zapraszam na platformę motywator.tv. Tam w 3 dni nauczycie więcej na temat odżywiania niż przeciętna osoba uczy się we własnym zakresie. Macie dostęp do wszystkich jadłospisów najzdrowszych na świecie, DASH, śródziemnomorski. Zapraszam do kupna.